robię show, daj mi przejście. Cały czas on top, mam co zechcę. Balion młody kot, jeszcze więcej, nie powiem stop. Obok baby, nie martw się o co. Ho, ho, ho! Zobaczmy, dla kogo ten ogromny prezent. Trzymaj, Adasiu. Co? Dla mnie? Tak, haha. Ja, ile prezentów i jeszcze pluszek Baliona, zawsze o nim marzyłem. Oj, wiem, wiem. A jeżeli ty chcesz dostać tak ogromny prezent jak Adaś, to wbijaj szybko na Balion Style i kup sobie coś na święta. Zapraszam serdecznie, link w opisie. Ale, moi drodzy, witam bardzo serdecznie. Cześć, Krysiek. Cześć, Krysiek. Cześć, cześć, Krysiek. I dzisiaj gdzie jest Tojt? Tojt? No, gdzie jest? Gdzie jest Wojan? Gdzie jest Wojan? Przepraszam bardzo, ale niestety nie jestem twoim asystentem Google'a i niestety nie wiem, gdzie tutaj jest pan Tojt. No jak przecież był przed chwilą z nami był Krysiek i gdzie on teraz jest? Tam? Czekaj, gdzie tu przecież nie. To wszystko diamentowe, toż to diamentowe wszystko na pierwszy rzut oka. No to nie wiem, gdzie on poszedł, no nie widziałem go, w którą stronę. A, zanim znajdziemy Tojta, moi drodzy, muszę wam opowiedzieć pewną historię. Istnieje taki sklep jak Balion Style. Macie tam różne ciuchy, gadżety i wiele innych. Zapraszam serdecznie. Możecie zakupić sobie piękny prezent na święta. Oczywiście, że tak. Lub bilet na koncert, bo koncerty zaczynają się już za niecały miesiąc. O kurde, to już zaraz. Także zapraszam serdecznie, link w opisie. I pamiętajcie, zielone 4, bądźcie 14 grudnia. A 13 grudnia będzie też jeszcze jedna piosenka, ale to wam zdradzę na dniach. Dwie piosenki będą. Krysiek, odnajdźmy, zlokalizujmy Wojana. Dobra, dobra, Wojan, gdzie... Krysiek! Co? Zlokalizuj Wojana. Okej, uwaga! Dobrze idzie? Nie wiem, gdzie jest. Ja cię kręcę, Krysiek, myślałem, że masz wbudowany w mózg lokalizator. Ale ja nie jestem robotem, jestem ptyś. Kurczaki. Co? Kryś. Co? Ej, ty jesteś ptyś, a ja ptyś to do ciebie powiedziałem chyba z 2 lata temu. A, ty się wtedy urodziłeś. No przestań, dobra! Czy ty możesz mi przestać wyzywać hejtowe cokolwiek? Dobra, Krysiek, widzę! Ej, ta... Ej. Nubek? Mamo? Nie, to jest fake, to jest fake. Nubek, wróciłeś! Tak, Nubek, wróciłeś! Tak, wróciłem, ja jestem już na widzach, ładnie cię mnie uratowaliście! Wiesz co? Kurczę, chyba mu diamenty troszkę dziwny głos ma, nie? Bardzo dziwny głos. Mama! Mama! Oj, tata! Dzień dobry! Tata! Ojcze, synku! Jak to, że wróciłeś? Co się z tobą stało? Czemu ty byłeś diamentowy? Haha, chyba za to, co ty tak opałem, wpadłem w jakąś dziurę. Co to jest w ogóle? Ej, Krysiak, gdzie jest Wojan? No, nie wiem, nie mam bladego pojęcia, gdzie może być Wojan? Myślę, że... Czyli Nubek dalej jest, Nubek jest w tym środku, nie? W tym... Na pewno jest. Zamknięty, moi drodzy, zobaczcie u Tojta. Zamknęliśmy Nubka w Nubdżusie, on tam musi posiedzieć, bo był cały zdiamentowany, on musi być cały czas tam. Także oglądajcie bacznie, może Nubek wróci, mam nadzieję, jest w Nubdżusie. A to jest, moi drodzy, Tojt. A mama nie wie o tym? Nie, właśnie nie wiem, to jest dziwne akurat. Ja cię kręcę, dobra. Wojan! 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 Jaki Wojan? Taki Wojan, nubkowy Wojan! Z tatą ci dzieją dziwne rzeczy! Mama! Mama! To nie Nubek! Nie! Nie, no co jest? Zaraz się odrodzi, ej! Nie. Ej, ja nie mogę przejść tutaj! Nie no, ej! Chwileczkę! Hola! Mama, to nie jest twój syn. Jak to nie? To jest Nubek. To jest Wojan. Nie gadajcie tak, Ej! O, padłem do wody. Nie, zginął! Zginął! No mama, przecież to jest Wojan. Przestań ten miecz wyciągać! Ej, chillera! Mama! Pomocy! Weź ją ode mnie! Dobra, mama, mamita, słuchaj. Nie wiem, uważaj na nią, bo jest... Mama, weź to ogarnij! No mama, przestań mnie gonić! Kurczaczki! Nie! Ja cię kręcę, dobra, już, bo mama nie ogarnia, nie chyba nie... To idziemy, chodź! Chodź! Zostaw mamę!
No przecież to nie jest. Ja cię krecę, dobra, dobra. Czy to jest? To jest czas, no. No właśnie! Czy Nubek tak śpiewa? No nie śpiewa tak, on śpiewa tylko do... Zwoja, no udaje Nubka! Nie! To jest ten ustawu, synek! Dobrze. Dobrze, uciekajmy stąd, bo mama cię nie puści. Chodź, szybko! 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 Niebieski kolor. Ej, Kryś tam został? Idę, biegnę, sorry! Cię kresę, bo cię mama by zabiła jeszcze. Dobra. No spokojnie, twój syn jest w studni! Geniuszko, sprawdź sobie! Mama, nie w studni jest, weź sprawdź, gościu, to byłem ja tak naprawdę cały czas. No właśnie, no właśnie! Skin Nubka z głosem Toyta jest taki zabawny, powiedz mi. To najlepiej odgrywa, nie wiem. Nie wiem jak on to robi, ale to bardzo pasuje. Ej, dobra, pasuje ten skin! Dobra, ja uwielbiam jak Toyt to robi, zrób to jeszcze raz. To co zrobiłeś przed chwilą. Nie umiem, mnie gardło boli. Jak się czujesz, spalionowy? Ja jeszcze mam katar, ból gardła i zatoki, ale już troszkę się lepiej czuję. Banditos! Jak ty to robisz? A wy macie jakiś swój, nie wiem, język własny czy co? Bo ja nie rozumiem, co ale to brzmi jak jakaś postać z Minecrafta. Nie umiem. Nie umiem tak zrobić. On to chyba On to robi, ale te i jest takie, wiesz, z taką chrypką jakby. Ja na przykład mogę się wam pochwalić, że umiem udawać kruka. Krysiek, zostaw tego kruka dla siebie, proszę. Ej, a wiesz jak się obiada kruka po angielsku? Kruk, krak, kruk. Co? Odmiana przez przypadki, krak. Dobra, Ej, co to wygląda? To jest diaksów, co jest? Ej, dobra, to wygląda przerażająco, ale mamy taką ścieżkę diaksową, nie? Ej, to jest do samego dna! Co? To jest trylion diaksów! Ty, a może to jest jakaś baza, ty? Ale pogięte, ty. Tego samego nie będę dało za mnie. Ale trzaska, ty. No, dobra, najpierw tak, my z Krysiem, Nubek Toyt będzie bardziej taki schowany. Idziemy, o kurde, to jest dziupla. My z Kryśkiem idziemy powiedzieć, że Nubek wrócił. I ty nagle przychodzisz i mówisz ajajajajajaj. No, świetnie, wiemy co robić, ja bym chciał wyzdrowieć. Widzowie, życzcie mi zdrówka, proszę w komentarzu, ja chcę wyzdrowieć, naprawdę. Ale gdzie, ja mogę, jest to wszystko haker? Jest diaksowe, stary, to wszystko jest diamenta. A tu już jest tak przesadzone, to jest wszystko, tak dosłownie. To jest przesadzone, to wygląda, w ogóle to nie wygląda jak wioska, to wygląda jak jakieś, nie wiem, ruiny. Ej, chwileczkę, czekaj, teraz spoważniejmy. Czy oni nas widzieli bez tego, bez niebieskich ran? Nie! Musimy sobie być niebiescy! Ej, co teraz? Ja nie... Czekaj, no bo jak nas zobaczą... Wybieramy zbroję? Wiesz co? Mam inny pomysł! Jaki? Idziemy na szal! Tylko Nubek będzie. Dobra. Innego wyboru nie ma. U Toyta zrobimy się niebiescy i pójdziemy, tutaj... A tutaj nie dobra. Wiesz co, to możesz ty od razu w sumie iść. Powiedz, że wróciłeś, że się dobrze czujesz. Po prostu z nim gadaj, zobaczymy jak zareagują i co ci zrobią. Dobra. Ale jak będziesz strzelał, jak będziesz widział, że się jak się pręży pro i będzie chciał strzelić tym laserem, od razu uciekaj chmurą. Od razu. Dobra. A ja wyzdrowiałem i mam Co ty to robisz? Jestem wyżej od was. Zmieniają się. Zatrzymaj się normalnie, co ty tu robisz w tym momencie? Ja nie będę z nich gadał, co mam robić. Ty masz tylko dwa serca, a ja mam od 20. Ciebie tu nie powinno być! Co ty, jak ty, co? Kurde, co ty robisz? Kaskaderze! Zamykaj go, haker! Oni się gonią, żeby cię zamknąć! Ej, dobra, żeby cię w Bedroku nie zamknęli, bo to będzie kaszana. Ja lubię najlepsze pułapki. Nubek, co ty tu robisz? Jak ty wyszedłeś stamtąd? Gdzie ty jesteś? Bardzo dobrze. Co? Nie, jak on w ciebie strzeli, nie. On nie może w niego strzelić. No i pięknie. Haker, wiesz co musimy z nim zrobić, skoro się zmienił? To musi być z powrotem.
Daj mu perły, Chris Kwiecaka! Perły mu daj! Weź perły, masz kotkę z ręki! Nie podpuszczam cię, ale nie strzelić. Oczywiście, że strzelę w ciebie. Uważaj, bo jak zawsze strzelać, dawaj perłę. Święty Mikołaju, zawsze marzyłem o tylko jednej rzeczy na święta. Chciałbym bilet na nadchodzący koncert Paliona. Nic więcej nie potrzebuję. Ho, ho, ho! Mam coś dla ciebie, Adasiu. Wow, co to takiego? Haha, no otwórz. Bilet na koncert Paliona? Zawsze o nim marzyłem, już nie mogę się doczekać. Haha, Adasiu, wiem, widzimy się na koncercie. A jeżeli ty chcesz sobie kupić taki wybitny prezent na święta, czyli bilet na koncert Paliona, oczywiście masz link w opisie. Widzimy się, moi drodzy, na wszystkich koncertach. A może Nubek, mam lepszy pomysł, niż znowu zamienić się w począg. Czekaj, strzeli w ciebie! Ale słuchaj Nubek, może wiesz co? Może haker co o tym myślisz, żeby on już tym posągiem nie był i może nam służył? Dobra, nie zmienią go Kryś chyba. Co? No? Nie uciekaj. Kumplem i wiesz, pokazał nam, gdzie jest Palion, gdzie jest Wojon. Dobra, nie mogę pokazać, gdzie jest Palion. Co się na mnie gapisz? A gdzie on jest? No spokojnie wam pokażę, ale tak sobie wypuśćcie. Co to jest? To mi to przestań. Okej, czyli będziesz naszym przyjacielem w tym momencie? Bądź. Ja chcę chyba losem, a patrz. Ej, już sprawy hakerem, o nie! Wydało się. Dobra, to działaj. No super, to mi się podoba, to w takim razie może zacznij i prowadź nas do Paliona, Wojana bądź Ptysia. Czemu się na mnie gapisz? No przestań! Gdzie jest ten Palion? Co za lamus? Weź go ode mnie, Kryś! Ja cię nie komentuję, bo on to robi! Patrz co on robi! Przynajmniej mnie nie goni! On mnie nawet bije! Hakerze, widzisz Paliona? Widzisz Paliona, hakerze? Ktoś jest na niewidzialności? Jesteś lamus, ja cię kręcę. Słyszałeś to? A właśnie, na widzialności może być, a nie może nie być, a może będzie, a może nie? Co ty gadasz? Stary. Hakerze, musimy to sprawdzić, bo może Nubek faktycznie twierdzi, że jest na niewidzialności. Daleko, może będą mogli nas odkryć. A widzisz ich teraz, na tej niewidzialności? Bo tu haker ich złapie wtedy. Teraz nie widzę, nie mogę ich namierzyć, ale zaraz ich namierzę, No co to jest? Co ty robisz, Tojc? Bro, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby się zakolegować z Nubkiem. On chyba do niczego nam się nie przyda. Dobrze, zakoleguje się, będzie gigi. Co ty gadasz w ogóle, gościu? Zostaniesz, ty to na pewno! Czemu znowu go zamyka? Ej, nie, dobra, ja wiem, co mi hakerze! Nie mogę! Co ty? Hakerze, dawaj, gonimy ich! Uciekam! Gdzie na dachu? Nubek, gdzie na dachu? Do dirta! Chcę się do tego, jestem na bikonie w dircie. Kochany! Dawaj do bikona się schowamy. Idę, biegnę. To idę z impostorem! Ej, staro, chyba gry pomylił, to nie jest Among Us! Gdzie jestem? Dobra, nie wie, patrz, nie wie, dobra. Nie wiedzą. Ale dobrze odgrywa. Dobrze. Za bardzo się chyba czujesz. Słuchaj, w takim razie, hakerze, a w ogóle Nubek, może co ty powiesz na to, żebyśmy całe Wojanowice już na diamentowe zamienili, skoro jesteśmy kumplami? Ale głupiałeś, to dużo diamentów się nas zdziałało. Jakiś Sigma. Dobra, jednak to jest to. Jesteśmy przyjaciółmi. I zmieniamy na Dirta, a nie jakieś tapety typynu. A tu mogę ci dać taki fajny przedmiot i on będzie fajnie zamieniać wszystko. Wiesz co z nim zrobić? Co mogę z tym kryształem zrobić? Hakelowi dać. Co to miało być? Co to jest? Chcieliście schodek od Nubka, no to macie. Słuchany Nubek, dobra, dawaj za nim. Wracaj, bo znowu będziesz posągiem. Wracaj, słuchaj. Nie uciekaj przed nimi, bo będziesz posągiem będziesz. Haker, łap go, musimy go znowu posągiem zrobić. Zakumpluj się, dobra, pokaż. Poczekaj. Haker, ty nie budy, bo ty się słuchał z tego pro, jakbyś normalnie, nie wiem, był jego jakimś prywatnym okoliarzem. Poczekaj, Hakerku. Mam coś dla ciebie. Zamykaj go, haker! Oddawaj te perły! Oddawaj wszystkie te perły! Dobrze! Nie! Dobra, oddaj ten perły! Dobra, ale dobre to było, że ci perły wszedł! Co?
Ja on zaraz, Wojtek zaraz zginie przez tego, przez perły. Perły trzeba mu dostarczyć. Dobra, wiesz co, dosyć tej zabawy. O. Ej, nie. O, już przestanie rzucać. Dobra, Nubek. Nubek, jeśli nie chcesz być posągiem, masz nam w tym momencie oddać te wszystkie perły. No dobra. Ma podniósł. Oddawaj, wszystkie rzucaj, nie, wszystkie. Nie, dobra, ale nie, niech im da, bo niech się zakompluje i będziemy być, wszystkie? Wiesz. Domyślisz, no że Nubek jest po ich stronie. No tak, tylko... Wszystkie cztery, dobra, to nie w takim razie... no nie mo- tak po prostu nie możemy, no bo ucieka z nam ciągle. Chłopie. Już nie będziesz? Dobra, Hagia, wypuść go. Wypuść go. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, on się nie będzie nas słuchał. Ale musimy zaryzykować. Ty co, jakoś zapomniałeś? Spójrz w lustro, co ty masz na syi, co ty masz. Masz się go słuchać, bo ty masz jego amulet. No dobra, masz rację. A, no dobra, Nubek, a widziałeś w ogóle, jak twój domek teraz ładnie wygląda? Mój domek, nie. O, diament, no diament, tak, zobacz, masz. Dobra, zareaguj domek jakoś mocno, powiedz, że nawet, że ci się podoba i powiedz, czy chcesz z nimi obejrzeć albo film, albo zagrać piłkę nożną na stadionie, cokolwiek, takiego zabawy dziecinnego. Zobacz, jaki ładny, podoba ci się? Teraz wreszcie wygląda tak ładnie, diamentowo. Jaż toż to piękne! Ja bym chciał usłyszeć tego głosu prawdziwe. Nie mogę, to elegancko. A chodź zobaczyć do środka w ogóle, zobacz sobie, jak to wszystko wygląda teraz elegancko. Papuga robi zielona, jaka piękna! Kryś, ja ją chcę, tą papugę przed domkiem Nubka. Ej, dobra, to musimy ją wziąć. Dobra, na razie zostaw, potem przyjdziemy po nasionka. Dobra, pooglądamy sobie jakieś telewizję? O! Ziomki! Ziomki! No dobra, możemy obejrzeć! Ziomki, zobacz! Ej, dobra! Ej, Palion, chodź na chwilę! No? Hakerze! Ej, weź pójść jakąś płytkę na telewizorze, żeby poleciała! Myślisz? No, pójść! Dobra, ale ogólnie powiem ci, że damy te stresusy, oni tak tego Nubka, wiesz, tak... Do niego tak podchodzą tak neutralnie, oni chyba chcą mu coś zrobić, to nie jest takie, to jest podejrzane. Dobra, bardzo. Ale to już jest to chyba ogarnie, nie? Wiadomo, że ten... Jaką płytę do telewizora dać? Jakąkolwiek, czy to... No, obojętne, naprawdę, ale obojętne. Ale nie da się tam płyty włożyć przecież. Nie taka płyta, CD, minecraftowe, tam są takie minecraftowe jakby filmy. Ale to do telewizora się nie da! O! To jest to? No nie da się na telewizora. Da się. Ale to skoro się tak oglądamy, nie, sobie tą telewizję... Minecraftowe jakieś tam były. Musisz znaleźć w plecaku, to były takie minecraftowe płytki. Nubek, powiedział! To są takie minecraftowe filmiki! A może byś, Nubek, powiedział nam, w jaki sposób z tego posągu się odmieniłeś na już Nubka, bo to jest zadziwiające. A potem sobie pomyślałem, przecież nie muszę stać w miejscu i się losyłem, no i się pęknął. Ale jak sam z siebie, nie dałbyś rady zrobić tego sam z siebie. Pęknął mi diament. No pęknął, no a co mam? Pęknął mi diament. A jaki ty sposób znalazłeś, bo tak się składa, że... No se stałem se w miejscu. Potem se pomyślałem się lusę i zrobiłem tak. I się pęknął. Krzysiek, co ty robisz? Cicho. Haker, chodź na moment. Musimy pogadać. Co ty robisz? No, nie wiedziałem. Dobra, masz czwarta, ja nie mogę. Pęknął mi diament, bo się ruszyłem. Dobra, czekaj, nie możemy z tobą gadać, bo to usłyszą. O, dawaj. Czy tobie też się, Hakier, wydaje, że z tym Nubkiem coś jest nie tak? No na pewno jest nie tak, on się jakoś dziwnie zachowuje i nawet mu się podobał ten diamentowy domek. Ej, dosłownie, a co jeśli to nie jest prawdziwy Nubek, tylko, nie wiem, ktoś... Dobra, zaprzerwij im to, zaproś ich na film, na wiadomości ich zaproś. Helbabkę tak to zrobi, zapraszam. Helbabkę? Ej, dobra, zrobię dubbing do wiadomości, idę za ten. O, dobra. Dobra. Puść wiadomości, no to i to. Są wiadomości, dobra, no. Dobra. Wiadomości, pogoda. Uwaga, z ostatniej chwili na Wojanowicach dzieje się niesamowicie, ponieważ pojawia się pełno diamentów. Telewizja! Oraz jest informacja, że Nubek już nie jest posągiem. Pamiętacie, wchodzi na panią stali na Wojanowicach, w ogóle super rzeczy. Co to się... Wyłącz to! Nie można takich wiadomości, bo jeszcze tamci się dowiedzą. Bo się tamci dowiedzą, że Wojan i Palio i ptyś. Dobra, to może zróbmy na nich jakąś pop-upkę. O! A jaki masz pomysł? Z tymi postaciami, ja tylko się uczę. Dobra, to chodź z nami w takim razie, wyjdźmy może stąd. Gdzie to chcecie zrobić? Gdzie ta pułapka? Może pod jakimś, nie wiem, domkiem ich, czy coś takiego, co myślisz? O,
Nie pod moim. Czemu? Skoro Luba chce podpalenia nad domem, to chodź, hakier. Nie mój dom! No nie! Nie mój dom! On tam ma za mało dziul ma. Ja bym to wydał więcej. Jak ma za mało? Co ty gadasz? To może wysadzimy wszystko, a potem zamienimy na diamentowe. Nie mogę! Ma dziurę na dole w domku, bo ma za mało dziur. Jest jakaś dziura! Ale niestety nie jest diamentowa, już musimy ją zmienić. No ja nie mogę! Dobra, nie? Lepiej, ja ci nawet pomogę trochę. No dobra. Tylko zróbmy to w taki sposób, żeby oni o tej dziurze w ogóle nie wiedzieli, haker. Patrz na to! Oj, pięknie. I do lawy, jeszcze lawa już tam była nawet. No, widzę się. Śpiąta dziura pod domem, no świetnie. Super, no dużo tego was. Ale myślicie, że się złapią na to, czy nie ma szans? A ja na pewno Co mnie wyzywasz? Nubek, spróbuj. On by se tak. Widzisz, hakier? Nubek wpadł na piękny pomysł. Musimy też koło garażu zrobić taką samą dziurę. No nie! No co? Jestem z tyłu na wyjściu. Mi się zdaje, że to się za bardzo wczuł, nie? W tego trola. Za bardzo, jeszcze on mówi trzecia dziura z przodu. Za domem. Bardzo fajnie, Nubek, że nam pomagasz, naprawdę. Ja cię zamieniłem w ten posąg, bo myślałem, że nie jesteś taki spoko. Ale jak działasz z nami, to jesteś mega kozak. Nie, ja słyszę w głosie pro takie kłamstwo, nie wiem, on chyba ma jakieś To na pewno. Ja właśnie nie słyszę żadnego kłamstwa. Ale dobrze, ale niech wiesz. No to dobrze, to tylko wiesz, no ten pro on jest taki, wiesz, przebiegły. Ja wiem, miły, ale wiesz, Krysiek, niech on to na razie ciągnie i zobaczymy co przyniesie, nie? Niech się zakumpluje. Lepiej tak. Teraz pięknie! Zrób tak, cyk. I zobacz, czy się uda. Ale to nie podstęp, bo jeśli to podstęp, to już się podniewamy na siebie. Co to zrobi? No dobra, ja to zrobię. Jesteś gotowy na mój znak? Jestem, oczywiście. Co? Dobra, ten troll to jest mistrzostwo, nie? Dobra, ja nie mogę, to jest najlepszy nubek. Dobra, Hater, zamieniamy nubkę na tojta nubka. Muszę go znaleźć, ale spokojnie, zaraz go znajdę. Jest pod wodą chyba. Tak? Pod wodą? Pod wodą poszedł, tak. Jestem w tej dziurze, co jest strzałka na dół. Wiem gdzie, dobra, idę. Jesteś gamoń. A co to jest bedrock, który przy tej strzałce na dół? Jaki to jest gamoń? Ty jesteś tak głupi. Nie mogę, dobra. Nie zmieniamy nubka, nie? Dobra, już nie jesteś pojadam, jesteś nubkiem od dzisiaj. Ej, a co to za miejsce? No to jest, a legendarne, to już ma z 4 lata. To wie tyle co ja. Ale dobre, Krysiek! Ale dobre! No dobra, nie wiem, czy Toit ma dalej iść. Mi się wydaje, że jest git. Jest nubek, no polubili go. Git na odmiany. Git, got, good. Good. Dobra, wyzwać. Nie mogę już dzisiaj, naprawdę. Naprawdę nie mogę. Nie mogę, muszę wyzdrowieć. A po drugie, Toit jest najlepszym nubkiem. Napiszcie, czy nubek jako Toit, czy prawdziwy nubek jest lepszy. Napiszcie w komentarzu. A my mamy prawda. OG nubek. Ja jestem twoim brat bliźniakiem, nie? Brat bliźniak. A co, czemu ty jesteś moim bratem bliźniakiem, o którym nawet nie wiedziałem istnienia? Cześć wszystkim, ja będę się takim głosem mówić, wiesz, żeby nie było problemu. A, to ty jesteś, Jacek, co tam u ciebie? Mam na imię Jacek, tak, mam na imię Jacek. Czemu w ogóle zostawiłeś mnie, kiedy miałem 2 latka? O, ja mam plan, Jacek. To jest nieważne, ale ja mam plan. Ja mam plan, Toit, czekaj, mam plan. Strolujemy Kati, że jest 2 wojanów i musimy się pozbyć Paliona, bo chcesz swojego brata bliźniaka wkręcić w wojanowice i Paliona już nie będzie, o. Aha. I zobaczymy, ja bym dodał po prostu jakiegoś głupola totalnego i zobaczymy, rzeczywiście jak się spodoba, zostaw łapeczkę, zasubskrybuj kanał, a na ekranie czegoś ostatnich obserwujących, pozdro i lecimy z tym tematem, chodź. Siema, Kati. No, czekaj, głosem, aha. Nie mogę się pomylić, czekaj. Właśnie tak, aha. No chodźmy wszystko tam,
Chodźmy, coś. Nie mogę tego odzyskać. Nie jest podobny. Nie mogę tak mówić. Hej, coś. O kurczę, nabrałem się. Ja się nie mogę śmiać, dobra. Boże, to będzie cięższe niż myślałem, będę się musiał wyciszać. Nie, jak ty chyba będziesz się śmiał, to zamilknij i ja wtedy będę mówił. Dobra, będę się wyciszał najwyżej, okej. Okay. Chodźmy, dobra. Kurde, ja się stresuję, czekaj, dobra. Leć, pierwszy. Din don, Kati, Kati, mam ci coś ważnego do powiedzenia. Halo, chodź, Kati. Chodź. Chcę, żebyś kogoś poznała. No to chodź. Masz, chcesz, żebyś, Ań, zobacz, chcę, żebyś poznała... Masz, no smacznego! Nie, zobacz, chcę, żebyś poznała mojego brata. Mój brat bliźniak. Co tu się dzieje? Hej, mój brat Jacek. Bliźniak, nie znałaś go jeszcze, ale teraz... Ale przystojny, hej! O, nie zagalopowuj się, to jest mój brat bliźniak. Ale przystojny, hej! Cześć, jestem Jacek. Jacek? No, to Jacek się Jasusz. Nazywa. Tak. Cześć Jacek. Ma 15 lat i sram w nocnik. Jacek, ale mi się podobasz. Weź idź sobie stąd, Wojtek, idź sobie stąd. Tak szybko się nie pozbywasz? Bo co, bo nazywa się Jacek? Jestem Jacek i mam większe biceps niż Wojan. Ale ma 19 lat. Ale dwóch Wojtków to chyba za dużo. Nie, to jestem Jacek. Wiesz co? Widzicie co? Chodźcie, pokażę. Ja mam jest Jacek, poznajmy się. Pokażę wam coś, chodźcie, szybko, chodźcie. Ja mam jest Jacek. Jacek, chodź Jacek, pokażę ci coś. Ej, Kasia, wiesz jak on się nazywa? Nie zgadniesz. Jak? Powiedz jej, Jacek, jak się nazywasz. Jacek! No, czekaj, on się trochę wstydzi, on nie chce, żeby jego imię wyciekło. Ej, gdzie ty poszedłeś Ej, z Jackiem? Gdzie ja jestem? Ja mnie z Jacek. Dobra, czekajcie, to jest szok dla mnie, teraz nie mogę was znaleźć. Czekaj, czemu tutaj nie mam więzienia? Kiedyś ci było, co tutaj No jest? Ja nie mogę, ja tam czekałam na was, to was nie było, teraz tam jesteście. Nie ma więzienia, bo je zepsułam. Halo. Takie piękne więzienie, ono było takie piękne. Co tam u ciebie, bracie bliźniaku? Dobra. A, bracie, u mnie wszystko dobrze, jak u ciebie. O! Który to Wojtek? A, ten. Ja mnie z Jacek. Ale serio mówię, który to Wojtek? Jesteś ja. Jacek? Dobra, Wojtek, odsuń się. Jacek, ale jeszcze Jacek. Stój tu. Jacek, stój tu. Który to jest Jacek, tak zwany Jacek? Dobra. Ja. U Wojtku to za dużo. O! Halo, kto taki nienormalny? Co to wywalił? To wywalił? Jacek, chodź tu! Który to Jacek, ty? Chodź tu! Chodź tu! Chodź tu, Jacek, chodź tu! Co robisz? A, super! Jacek! Ja mnie z Jacek! Ej, no nie, ja dopiero tą dziurę nie, naprawiłam ja tu! Jacek. No nie, dopiero tą dziurę tu naprawiłam, Jacek! A to ty ją zrobiłam! Wynoś się, Halo. Jacek, wynoś się stąd, nie chcę cię widzieć! Poznajmy się, nie, poznajmy się! Dobrze, poznajmy się. Jeśli jesteś w stanie zrobić mi jedzenie i sprzątać po moim psie, to możemy się zakolegować. Proszę, dam ci schabowego. Proszę. Sam robiłem. No, ja dam ci więcej. Tu ci piszę. Tu ci piszę. Tu. Nie, tu. Ja mam jest bezimiennik, ale nazywam się Jacek. Idę stąd. Nara. Nara, nie będziecie sobie do mnie robić jaja, ja nie wiem który to który. Nara. To Wojan, nie odchodź. Który? Tam, to Wojan pisze tu. To Wojan. Ej, no możecie, nie wiem, jeden niech trzyma schab, a drugi niech trzyma coś innego. Okej? Okay? Jacek trzyma schaba. No żart. To ten, Wojtek, weź schowaj, ty jesteś Wojtek? Ja jestem ten Jacek. Nie, to ja! No, nie! Gubię się! No, pomocy! Kaci! Nie, Kaci. Nie! Kaci, przeczytaj co ma nad głową Palion. Ten. Zamknij się! Co jest nie mile? Zabij czy co? Palion! Boli mnie gardło! Palion, gdzie jesteś? Palion! Ej, zawołajcie Paliona, mam pomaga. Zjazd! Palion, halo, pomocy!
O, się przestraszyłam! Spotkajmy się! Spotkajmy się! Spotkajmy się w domu Paliona wszyscy! Ej, zobaczcie co tu jest! Zobaczcie szybko, to on! To on! O! Chodźmy, Anię! Anię, halo! Co tam? Chodźmy! Chodźmy do zoo! Zróbmy test, okej? Okay? Stańcie tutaj! Tylko Wojtek będzie wiedział! Okej. Pobiegł tam, przestraszył się, ubrał zbroję. To pewnie palił. Co jest? Słuchaj, tylko Wojtek będzie wiedział, jaki mam kolor oczu. Piwny. No, taki ma. Który to powiedział? I czajcie, że ja nawet nie wiem, który to mówi. On mówi. Nie! No. Dobra, stop! No błagam, powiedzcie mi, który to jest Wojtek, bo muszę go wziąć na rozmowę. Ten! Szybko! Ten? Chodź, piszę! Chodź. Piszę mu! O, dobra, idę, Kati, idę! Chodź! Słuchaj, cicho mów, cicho, żeby on nie słyszał. Słuchaj. No? Co on tu robi i kto to jest? No. Czemu wygląda jak ty? Nie. Ha. Mów mi, że kto to jest! Ha. Halo? A ty co podsłuchujesz? Jacek! Porozmawiałeś się dalej. Nie! Jacek! Nie! Jacek, pokaż co masz we kwipunku. Nie! Jacek. I patrzcie, pan, gdzie głowa wychodzi tu. Nie! Jacek! Jacek, daj mi placek! Nie! Ha! Nie, no błagam, powiedzcie, który to który, a gdzie jest w ogóle Palion? Zostaw Bojana! Co się dzieje? Jej! Ja jestem Jacek, brat bliźniak Bojana, który jest obok. Nie, zostaw. No, zostawcie mnie w spokoju. Nie. Dziwne, ja jestem Jacek, halo, porozmawiajmy. Nie chcę rozmawiać z wami. Nie, to jest sen. Dlaczego? To jest sen, to na bank jest sen. Dlaczego? Dobra, uderz mnie, to się obudzę. Uderz mnie, to się obudzę. Uderz. I co? Nie wiem, chyba się zepsuł mój sen. Chyba utknęłam w swoim śnie, wiecie? Nie. Ja muszę po prostu iść spać i jak rano wstanę, Jacek. To już wszystko będzie w porządku, na pewno. Na pewno. Ja jestem Jacek. Jestem Jacek. Poznajmy się. Nie chcę żadnych Jacków poznawać, nie chcę. Dajcie się, no czemu pojedzie moim... Idziemy do zoo? Tańcz. Ja się wynoszę z Bojanowic, ja nie mam rady. Dajcie znać Palionowi, że ja uciekam długo. Braziel bliźniaków, co się dzieje? Dlaczego udajesz Jacka? Czy mnie? To! Czy co mnie? Tu się dzieje? Jacek! Ratunku! Mamo! Nie chcę tak, nie! Gdzie jest Bojan? Bojan! Halo! Poczekaj! Ja równo chodzę! Poczekaj, niewiasto, gdzie uciekasz? Oni równo niewiasto! Au! Gdzie uciekasz? Nie! Co? Do Wanowic! Jacek chce cię poznać! Jacek, uciekaj stąd, póki ci się zjebiłe! Jacek chce poznać Katy! Narobić creepy! Idź stąd! Zostaw ją, Bojan! Zostaw ją! O kurde! Walka! Nie! Zostaw! Uratuję cię! Co to mówi? Jacek! Nie, Kati, nie, czy ty widzisz, co on ma nad łbem? Nie, to tylko zły sen, Kasia, obudź się. Jak będzie ranek, to będzie wszystko dobrze, ja muszę tylko iść spać. Kati, ty nie potrafisz czytać. Kati, widzisz, co ma nad łbem? Nie. Nie widzisz. Ja wiem, co masz w łbie. Orzeczek. Nie dogadamy się. Chyba się nie zakolegujemy. Jacek nie chce poznać Kati. Kat,
Kady, niech nie chce poznać gęła. Jacka. Niech Jacek stąd idzie. Dobrze, Jacku, poznajmy się. Gdzie jesteś, Jacku? To... Nie, to... Dobra, Jacek niech zdejmie zbroję. Hej, cześć Jacek. Cześć. Nie, to jest Wojan. Nie wiesz czytać. Nie, czy ja bądź. Zginiecie. Au, nie. Co się dzieje? Dobrze, nie bijcie się, poznajmy się, poznajmy się, nie bijcie się. No jak mnie uderzyć, to nie jest. Ale echo. Wojan zginął. No i temki. Wojtek zginął? Dobra. Wojan zginął. Powiedz mi, Jacek, kim jesteś i po co tu przyszedłeś i czemu wyglądasz Jacek jak Wojtek? Jacek to brat bliźniak Wojana. Zrobiłeś sobie operację na Wojtka, tak? Nie, wyglądamy tak samo. To jest nie, brat. Nie, niemożliwe, niemożliwe. Jestem bratem bliźniakiem. Nie, niemożliwe. Brat ale bliźniak. Masz dziwnie podobny głos do kogoś innego. Jesteś mieszanką po prostu dwóch typów z Wojanowic. Jacek. Chyba nie. Jacek, pokaż mi, co masz w ekwipunku. Chyba nie. Jacek. Chyba nie. Nie, no ja się gubię, dobra, to tylko zły sen. Jest już ranek, wejdę dobrze, do domu. Dobrze, porozmawiajmy. Porozmawiajmy poważnie. Nie. Ej, czekaj, Kati, czekaj, Kati, mnie go boli gardło, wiesz? Halo. Halo. Halo? No. Jestem Jacek. Zemi gardło boli, nie daję rady. Arian! Ja byłem Jackiem! Kati, nie umiesz czytać niku? Nie umiesz czytać niku nad jego głową, to był Wojan. Każdy twój mieczek nie zadaje mi nic, chapę. Witaś. No nic, co mogę powiedzieć w sobie? Troll ciężki. Ale jesteście gardło, słabi. Tak mnie gardło szukiwasz? Wyczerpane. Ale nie powiem, Jacek przystojny, Jacek przystojny, no. Gardło wyczerpane. Au. Kurde. Dobra, widzowie, żegnam się z wami. Subskrybujcie kanał. O! Subskrybujcie Jacek, kanał. Jacek, wyjdź Wojanowicz. Nie wracaj. O nie! Ale mi odstrzeliło! Żegnam się i papa! Nie!